Czy jesteście ciekawi, na co panu stać? Tak! Wszyscy jesteśmy ciekawi, prawda? Tak! Pani ma pani... Coś znajdę. Jak pani? A ma pani jakieś nożyczki do przynagrania tego profili? Coś jeszcze? No, wkrętarkę. A wy bez sprzętu przyszliście? Fanami takich sprzętów zdecydowanie nie jesteśmy. Cięcie też będzie niecodziennym widokiem. Pozostało przymocować płytę. Potrzebna pewnie jeszcze godzina. Chyba, że coś pójdzie nie tak. Wiertło jest dla cieniasów. Pan do wiertarki mocuje dybel. O, coś jest lepiej. O, właśnie. James Bond, normalnie. No, klasycznie. Półka jeszcze nie wisi, ale wiertarka już tak. To, że sobie pokleję całą deskę, o kurczę. I tak już kapie, ale tu coś się powyciera. To co będzie z tymi szparami? Tam tak zostaną? No tak zostają wtedy. Później ludzie sobie to oklejają. Na przykład kolorową farbą malują. Brokatową, polecam brokatową, taką świecącą. Tutaj też jakieś światełko zajebiście się błyszczy. No i po, teraz. No i precyzyjna docinka na koniec. Pan tej listy do końca żeśmy nie dosunęli. A kto tam to będzie widział kolor fresno? Widać, panom też niełatwo się ogląda konstrukcję, która miała być boazerią angielską. Ma pani jakąś taśmę? Taśmę. Nie macie taśmy? To bez taśmy się nie da, tak? Znaczy da się, ale ja nie gwarantuję jakość. Wiecie pani, że zachodzą Żydzie na sufit. Bez tej taśmy, no to właśnie mówię, to jest to. Niestety. Panowie, poczekamy ile trzeba, ale żeby lampy zamalowywać. W sumie. Chciałabym, żeby był mniej więcej taki sam i żeby był na taką sama. Tak, to są moje deseczki. Jeśli pani, przepraszam, ja chcę się wtrącać. Tak, tak. Bo ja mam taki blat, naprawdę jest bardzo ładny. To jest takie połączenie panela podłogowego z jakimiś drzwiami starej szafy. Ale brzydkie to jest. Kiepsko oklejone, to już odchodzi, nie trzyma się. Zabejcowane też jest kiepsko, dlatego że tego nie można bejcować. To trzeba było przeszlifować, zmatowić, odpylić i pociągnąć lakierkiem. Jak już? Pokaż mi, jak tam to zrobili. Bo ja już, też już zdupiałem przez ciebie. To jest p***a maksa. I co w związku z tym? Już po prostu k***a maksa. Najpierw się nie spierdolę na robotę. Nie, po to. Nie. Cześć. Pani!